Przychodzimy tu, bo żądamy prawdy i sprawiedliwości. Żądamy właściwego funkcjonowania tych organów państwa, które są odpowiedzialne za wyjaśnienie tej tragicznej sytuacji, tragicznego lotu, śmierci prezydenta i towarzyszących mu osób i skandalicznego śledztwa w tej sprawie. Mogę powiedzieć, proszę państwa, tak, Rzeczpospolita znowu ma prezydenta. Ale pamiętajmy o tym, że ta mafia, która opanowała wszystkie instytucje życia publicznego, tak łatwo nie odpuści. Ona ma na sumieniu krew poległych pod Smoleńskiem i mroczne interesy. Już mamy pierwsze symptomy przemysłu pogardy. Dlatego musimy publicznie powiedzieć, nauczeni tym strasznym doświadczeniem, mam na myśli zamach smoleński, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wszędzie, o każdej porze i na każdym miejscu przeciwstawić się takim działaniom, postawom, słowom i nie dopuścić do tego, żeby ta tragiczna historia się powtórzyła. I musimy powiedzieć tej mafii, że naród się obudził. Może nas tu nie jest zbyt wielu, ale jak rozmawiam z ludźmi, wieloma ludźmi spoza Krakowa, tak się składa, że jak państwo pewnie wyjeżdżaliście, to każdy mówi, my wiemy, co tam się stało. I my wiemy, kto za to odpowiada. I my popieramy te działania, które zmierzają do wyjaśnienia i uczynienia sprawiedliwości tym, których upokorzono, pomimo, że są, że zmarli, polegli, i sprawiedliwości tym, którzy powinni stanąć i staną przed niezależnym sądem Rzeczypospolitej. I mówimy tej władzy, że zrobimy wszystko, do czego będziemy zmuszeni.